W poprzednim odcinku wspominałem, że policja działała niezgodnie z prawem. W tej historii można pomyśleć podobnie. Jednak tym razem nieoficjalne było jedynie śledztwo, które było podyktowane tym, że w oficjalnym porzucono i zbagatelizowano samobójstwo młodego człowieka. Zanim zaczniemy, mam do Was prośbę o subskrybowanie kanału, wyrażenie swojej opinii na temat odcinka w komentarzach i łapki w górę, jeśli odcinek się Wam spodoba. Pozwoli mi to na rozwinięcie kanału i dotarcie do większego grona osób. Z góry dziękuję za pomoc. W młodym wieku ludzie bywają bardziej podatni na wpływy innych osób, by tylko przynależeć do jakiejś grupy, która ich zaakceptuje. Powody bywają różne, jednak w dużej mierze chodzi o przynależność i możliwość zawarcia znajomości, która ich nie odrzuci, a wręcz przyjmie z otwartymi ramionami. Do tego przyciągają ich rzeczy nowe, nieznane, dające zastrzyk emocji i adrenalinę. W tym przypadku skutkiem takiej przynależności grupowej były dwa samobójstwa i szykowały się kolejne. Gdyby nie nieoficjalne śledztwo jednego z policjantów, kolejne osoby mogłyby targnąć się na swoje życie. Historia miała miejsce w Białej Podlaskiej w 1997 roku. To tam została założona sekta, której patronem miał być Lucyfer. Nikt specjalnie nie zdawał sobie z tego sprawy do czasu nieoficjalnego śledztwa, które rozpoczęło się po samobójczej śmierci jednego z tutejszych chłopców. Wszyscy poza jednym funkcjonariuszem byli zdania, że tak się po prostu zdarza. Nikt poza nim nie starał się dociec prawdy. Jakie były okoliczności tej śmierci? Czy można było jej zapobiec? Jakie motywy kierowały chłopakiem i doprowadziły do momentu, w którym odebrał sobie życie 13 lutego 1997 roku? Nikt nie zadawał pytań, dlaczego to się stało. Nawet sami rodzice nie zainteresowali się na tyle, by próbować zrozumieć, dlaczego to wszystko się wydarzyło. 13 marca 1997 roku doszło do kolejnego samobójstwa. Sposób, w jaki chłopak odebrał sobie życie, był taki sam jak poprzednio. Miejsce również było to samo. Park Radziwiłłowski. Mimo, że śledztwo było nieoficjalne, trzeba było je przyspieszyć i zacząć działać, by do kolejnych samobójstw nie doszło. W tym celu śledczy zaangażował do sprawy kilkunastu policjantów. Razem odkryli, że jedynym wspólnym mianownikiem łączącym ofiary samobójstw była grupa, z którą regularnie spędzali wieczorami czas w Parku Radziwiłłowskim. Pozornie wydawałoby się, że to tylko zwykłe spotkania nastolatków przy muzyce i z alkoholem. Jak się jednak okazuje, nie były one typowe, ale o tym trochę później. Policjanci uznali, że nie mogą już czekać. Zidentyfikowali wszystkie osoby, które wieczorami spotykały się w parku i wkroczyli do ich mieszkań. Na miejscu wszyscy byli zaskoczeni. Sugerowali szukać prawdziwych przestępców, a nie nachodzić nastolatków. Jak się okazuje, w każdym z pokoi młodych osób można było zobaczyć odwrócone krzyże na ścianach, pentagramy, upiorne plakaty, kasety z black metalem i ludzkie czaszki. Tak, ludzkie czaszki. I jak się domyślacie, były one prawdziwe. Sposób ubierania się i zachowanie również w niedługim czasie uległy diametralnej zmianie. Jednak nikt tym się specjalnie nie zainteresował. Nikt nie zadawał pytań. Oczywiście nie każdy z rodziców zdawał sobie sprawę z tego, jak wygląda pokój ich dzieci. Jak to mówią, szok i niedowierzanie. A niektórym zupełnie to nie przeszkadzało. Tłumaczyli to sobie słowami: ta dzisiejsza młodzież. Lub sądzili, że ich dzieci weszły w wiek buntu, ale niedługo wszystko wróci do normy. Przesłuchania młodzieży rzuciły światło na okoliczności, w jakich grupa się spotykała. Motywowane one były przynależnością do sekty, która za patrona uznawała Lucyfera. W ramach działalności rozbijali trumny, odrywali czaszki od kręgosłupów zmarłych, po czym zabierali je ze sobą. Robili to bez narzędzi, pod osłoną nocy i bez jakiejkolwiek latarki, by ich nie zauważono. Później oczyszczali je z resztek ciała w mrowisku i suszyli na słońcu. Z czasem ludzkie czaszki służyły im nie tylko jako element aranżacji wnętrza pokoju, ale zaczęli je również sprzedawać. Podczas przesłuchań wskazali nabywców, co sprawiło, że grono osób zaangażowanych w tą sprawę jest więcej, niż początkowo się wydawało. Podczas przesłuchań członkowie sekty opowiadali również o obrzędach i rytuałach, jakie miały miejsce podczas spotkań. Słuchali muzyki heavy metalowej,
podrzynali gardła zwierzętom, by następnie ich krew zmieszać z winem, po czym upijali się trunkiem. Brali narkotyki, sławili imię swojego pana, wykonywali polecenia swego guru i poświęcali mu swoje życie, niestety w sposób dosłowny. Można pomyśleć, że tylko wieczorami członkowie sekty zachowywali się nieludzko. Otóż nie. Również za dnia dochodziło do zachowań, które dla otoczenia daleko odbiegały od norm, do jakich przywykli. Przytoczę jedną z sytuacji, która miała miejsce w towarzystwie najbliższej rodziny jednego z chłopców należącej do sekty. Widząc kota za oknem, wybiegł na podwórze, po czym złapał go i przegryzł mu szyję, by wypić jego krew. Rodzina w tym czasie, będąca w szoku, milcząc, przyglądała się z przerażeniem temu, co właśnie dzieje się na ich oczach. Zaznaczę, że picie krwi zwierząt było wymagane, by być członkiem tej sekty. Sprawa chyliła się ku końcowi. Najważniejszym dla śledczych było zidentyfikować przywódcę grupy, by nie zwerbował nowych wiernych. Nastolatkowie nie trzymali języka za zębami i szybko wydali swojego guru, a był nim 22-letni Grzegorz S. Pochodził, jak to się mówi, z dobrego domu. Ojciec emerytowany policjant. Matka natomiast była nauczycielką w szkole. Rodzina bez większych problemów. Nie zastanawiało ich zachowanie swojego syna. Nie dopatrzyli się niczego niepokojącego, a z uwagi na pełnione zawody raczej mieli doświadczenie i wiedzę o zachowaniach młodych ludzi, w końcu wielokrotnie spotykali się z różnymi problemami młodzieży. Ale nie tylko Grzegorz pochodził z dobrego domu. Z tego, co wyszukałem, wynika, że każdy z członków sekty z takiego pochodził. No może poza jednym chłopakiem, który popełnił samobójstwo jako pierwszy. Mieszkał bez ojca, choć w okresie, gdy zbliżał się czas odebrania swojego życia, jego matka związała się z mężczyzną, który również, jak ona, miał rozbite małżeństwo. Oczywiście nie ma informacji, jakoby w domu źle się działo. Jednak brak kontaktu z ojcem mógł w pewien sposób wpłynąć na jego zachowanie. Nie doszukałem się informacji, by miał złą matkę. Zaznaczam tylko, że w tym domu po prostu kogoś brakowało. Znajomi tego chłopaka twierdzą, że to nieprzynależność do sekty skłoniła go do samobójstwa. Uważali, że powód musiał być zupełnie inny. W dniu śmierci miał swoim znajomym wspominać o tym, że nie może doczekać się jutra, ponieważ wraz ze swoją dziewczyną idzie na koncert swojego ulubionego zespołu Kult. Bilety miał już kupione. Jego matka zabroniła mu jednak na niego iść. Prawdopodobnie ten zakaz miał być karą za jego oceny. Dzień wcześniej była w szkole i, jak twierdzą znajomi, nie była z nich zadowolona. W każdym razie w żadnej z tych rodzin nie miała miejsca przemoc. Wychowywali się jak normalni nastolatkowie w tamtym czasie. Oczywiście każdy z nich miewał swoje problemy, o których niestety nic nie wiadomo. A może właśnie one pchnęły młodych ludzi do chęci przynależenia do sekty? Może właśnie tam odnalazły to, czego nie potrafiły znaleźć poza nią? Tylko jakim kosztem? Jakie musiały być motywy, by uczestniczyć w czymś tak nieludzkim jak zabijanie zwierząt, picie ich krwi zmieszanej z winem, profanować zwłoki, odrywać czaszki od ciał, by finalnie zakończyć swoje życie? Prawdopodobnie już nikt nie wyjaśni powodów takiego zachowania. Od sprawy minęło 25 lat. Raczej już nikt o tej historii nie pamięta, a niespecjalnie ktokolwiek będzie chciał do niej po tylu latach wracać. W grudniu 1997 roku Grzegorz S. i Paweł K. usłyszeli wyrok 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności za profanację zwłok. Grzegorzowi S. nie udowodniono namawiania do popełnienia samobójstwa członków sekty. Skazana została również Ewa R. za znieważenie zwłok na 5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam na kolejne, które niedługo pojawią się na kanale.